widzieliśmy. W marcu minie dokładnie rok od twojego ostatniego pojedynku. Działo się dużo w twoim życiu od tamtego czasu. W kilku słowach, to co działo się w ostatnich miesiącach, bo opisano o tobie bardzo dużo, bardzo dobrze. Z naszej perspektywy wygląda to tak, że jesteśmy po prostu jako federacja dumni z tego, że mamy takiego zawodnika w swoich szeregach. No tak, ostatni raz rok temu na Fenie walczyłem w marcu, czyli no 12 miesięcy zaraz minie, odkąd ostatni raz byłem w klatce Fen, ale przez ten czas uczyłem jeszcze 4 walki. No i może nawet dobrze wyszło, że nie walczyłem na Fenie w tym czasie, bo miałem naprawdę bardzo fajne wyzwania i tak jak mówisz, no było dużo słychać, biłem się za granicą w największej organizacji na świecie, Glory, podpisałem z nim kontrakt, już mam zaplanowane tam następne walki. Także no, cieszę się, że też Fen dał mi taką możliwość walczyć za granicą, walczyć dla innych organizacji, pokazać się na świecie. No i co, no wracam teraz i skupiam się już tylko na Fenie. W marcu kolejna walka, wracam do klatki, no i co będzie dalej, to zobaczymy. Dziennikarze, kibice pytają, czy mistrz federacji Fen może walczyć za granicą, czy to jest nasz zawodnik, czy on już nie jest zawodnikiem Fenu. Chyba po prostu trzeba o tym powiedzieć jasno, że w tej kwestii się nic nie zmienia, czyli dalej będziesz walczył na galach Fenu. Tak, mój kontrakt z Glory zakładał walki dla Fenu. Dostałem zgodę z Glory na bicie się tutaj dla organizacji, także też bardzo fajnie mi się to zgrało i będę mógł się bić w Polsce na Fenie. Wiadomo, jest to największa organizacja, która największa, najbardziej rozpoznawalna, najbardziej medialna, która organizuje walki w K1. Do tego bije się za granicą, też w największej organizacji na świecie, także no, wszystko co najlepsze, cieszę się, że mogłem to tak połączyć. Tak rozwinąłeś się przez te ostatnie 12 miesięcy, że teraz musi mieć jakiegoś przeciwnika dobrać, który postawi opór, to nie będzie łatwe. No myślę, że w kraju już raczej ciężko znaleźć takiego przeciwnika. Na pewno w marcu zawalczę z kimś z zagranicy, będę bronił tego pasa. Jest tutaj kilka nazwisk, już mi tam prezes rzucił i wybierze sobie w najbliższym czasie. Ja oczywiście się dostosuję. Chyba ostatnią moją walką pokazałem, że mogę się bić z każdym, z jakim nie boję się wyjść do ringu. Także no, czekam na potwierdzenie. Dobra, dziękujemy bardzo. Arek Wrzosek był z nami. Jeszcze coś? Jeszcze pozwolę sobie z naszym mistrzem wspólne zdjęcie zrobić. To wspólne zdjęcie prezesa i mistrza federacji. A my czekamy już na galę. Fen 23, ostatnie bileciki.